Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, jak codziennie o 18:00. Dzisiaj w rozmowie dnia Marek Tatała, Forum Obywatelskiego Rozwoju, twórcy licznika długu w Warszawie, moi drodzy. I jeśli nie widzieliście jeszcze odcinka, kiedyś tam nagrywałem pod właśnie licznikiem długu publicznego, to właśnie wy to stworzyliście. Cześć. Cześć. I no i co? I było już kilka razy ponad bilion złotych długu publicznego, ukryty dług publiczny jeszcze teraz dobija do chyba 7 już bilionów. 6,5 czy tam 6 bilionów? Kto to liczy? Kogo to obchodzi? No, na pewno licznik jest przydatnym narzędziem, bo przynajmniej ludzie o tym długu publicznym czasami rozmawiają. My na przykład widzimy to w mediach, kiedy pojawia się, nie wiem, w jakimś serwisie informacyjnym temat w ogóle długu publicznego, no to zawsze dziennikarze też szukają jakiegoś ładnego obrazka, tak? I zazwyczaj takim obrazkiem w mediach były takie te maszynki do liczenia pieniędzy. Tak jakoś mi się kojarzyło, chociaż to pieniądze, których de facto państwo komuś wisi, tak? Ale teraz mają ten licznik długu, więc to jest taki obrazek. Oczywiście te kwoty się zmieniają, one z jednej strony jest ten przyrost długu publicznego, z drugiej co jakiś czas zmieniają się prognozy, więc my na tej podstawie też musimy zmieniać to, co się wyświetla na rondzie Dmowskiego i stąd to przekroczenie kilkukrotne tego symbolicznego biliona. To, co myślę, że jest ważne, to, że ten dług cały czas rośnie. No, perspektywy na to, że będzie spadał, są niewielkie. No i nie warto być spokojnym, tak? Politycy aktualnie rządzący, ale też poprzedni, mieliśmy listy i od ministra Rostowskiego, zdejmijcie ten licznik. Teraz także słyszymy, że nie ma się czym przejmować, przecież dług spada. Faktycznie spada w relacji do PKB, ale nie dlatego, że się mniej zadłużamy, tylko że dość szybko się rozwijamy, tak? Więc to matematycznie oczywiście jest możliwe. No i właśnie będziemy mówili o tym, że powiększa się deficyt budżetowy, żeby zadłużyć nasze dzieci, a my dostajemy w tym momencie po 500+. Tak, no i też to, co jest ważne, myślę, na liczniku, to są też te dwie opcje, tak? Znaczy jedna opcja, którą widzimy, czyli ta standardowa, dług publiczny, jest to jest też bardzo ciekawe, to jest dług sektora finansów publicznych i do tego według metodologii unijnej, czyli takiej najszerszej. To, co jest tendencją polskich polityków, że jak mieliśmy historię, że się zbliżaliśmy trochę do tych naszych ustawowych limitów, to nagle zmieniają trochę definicję. Nagle coś, co było kiedyś długiem, przestawało być długiem. Tam wyciągano na przykład rzeczy do Krajowego Funduszu Drogowego i różne tego typu księgowe sztuczki. No my bierzemy tą definicję najszerszą, twierdząc, że trzeba być przejrzystym, pokazujemy na największą możliwą liczbę. Druga, a ukryty dług? Tak, druga opcja to dług ukryty, czyli dług, takie zobowiązania państwa w systemie emerytalnym. Tego, ile państwo będzie musiało w przyszłości wypłacić emerytur. On przekracza 4 biliony. Mówimy tylko o tych emeryturach, tak? Można byłoby do tego jeszcze dodać pewnie inne rzeczy, inne obietnice państwa tak naprawdę, bo to wszystko to jest tak naprawdę ten dług ukryty, to co państwo i dzisiejsi politycy... Według waszej metodologii, bo ja widziałem właśnie materiał, że jest ponad 6 bilionów nawet, więc... Tak, no też to zależy od liczenia. Myślę, że nasz ten szacunek jest taki najbardziej ostrożny i konserwatywny i żebyśmy też nie zostali zaatakowani, że przesadzacie i tego, ale myślę, że i 4 biliony robią wrażenie. Tą liczbę dodaliśmy w momencie przejmowania przez polityków środków z OFE, bo wtedy była taka historia, że dług spadł, dług magicznie spadł o kilka punktów procentowych PKB, widzimy na wszystkich wykresach, więc my dodaliśmy tą opcję długu ukrytego, pokazując, że to, co spadło w długu jawnym, czyli tym, który wyświetlał się standardowo, zostało odbite, to jest takie lustrzane odbicie w długu ukrytym. Te pieniądze nie zniknęły, znaczy te zobowiązania nie zniknęły, te emerytury trzeba będzie wypłacić. I co sądzisz? Znaczy dobra, musimy za chwilę przejdziemy ogólnie do tematu tego odcinka, czyli co można sobie kupić za 500+. Też jest obliczenia forum zrobione w tej kwestii, porozmawiamy sobie jeszcze więcej o tych działaniach, ale właśnie czy to jest rzucanie krokiem o ścianę, że pokazujesz ludziom te wyniki, oni nic, nie mają świadomości i nic z tym nie zrobią. Czy w ogóle coś zrobimy z tym długiem publicznym, czy to będzie zresetowane? Na pewno temat grzeje opinię publiczną. To nie jest tak, że ludzie się w ogóle nie interesują. Pewnie nie ma świadomości dużej liczby osób, jakie są konsekwencje, co oznacza wysoki dług publiczny, ale już w momencie, kiedy wieszaliśmy licznik, to był 2010 rok, ja w ogóle wtedy zaczynałem moją pracę w FOR, więc to już prawie 9 lat robiliśmy fajny pomiar pokazujący, jak nagle wzrosła skokowa liczba
wyszukiwań hasła dług publiczny w Google, tak? Więc automatycznie ludzie po powieszeniu takiego czegoś ludzie zastanawiają, ok, ale co to jest ten dług publiczny, tak? Więc był taki mierzalny wskaźnik pokazujący, że faktycznie to zainteresowanie wzrosło. Ono też wzrasta w tych momentach przełomowych, tak? Czyli bilion, kiedy się pojawia jakaś taka okrągła liczba. Podczas pierwszego osiągnięcia biliona zrobiliśmy w ogóle taką akcję pod licznikiem, pod hasłem Bilionerzy, gdzie rozdawaliśmy balony i ulotki. Mieliśmy tam konferencję prasową, więc też wśród tych ludzi stojących tam na przystankach próbowaliśmy tą ideę promować. No i ważną płaszczyzną jest tutaj internet, dług publiczny, org.pl, gdzie po prostu też ten licznik z całej Polski można sobie sprawdzić, jak to wygląda. No, dług rośnie, więc nie jest to magiczne rozwiązanie, że nagle po wywieszeniu licznika politycy przestali nas zadłużać. Nie, bo to jest dosyć duży problem, bo to nie jest tak, że to sobie są pieniądze, których się nie spłaca rok w rok, ponieważ jak wejdziecie sobie na inną waszą stronę, sprawdź podatki i wpiszecie wasze zarobki miesięczne na rękę, plus do tego waszą konsumpcję, czyli jakie właśnie podatki płacicie przez konsumpcję, czyli ile paliwa kupujecie, ile piwek kupujecie sobie i tak dalej, ile wydajecie pieniędzy na żywność. I tak, kiedy to wszystko wpiszecie, to dostaniecie po prostu taki wypluje wam taki dokument, taki wiesz, jak to wydruk, to jest napisane, paragon, taki właśnie paragon, właśnie osobisty paragon, na co wasze podatki idą i tam jest obsługa długu publicznego i to są konkretne kwoty. I to nie jest tak, że właśnie wszyscy na to nie płacimy, że to sobie jakaś tam kwota magiczna jest. I wiesz, im więcej tego długu publicznego będzie, tym więcej będzie do spłaty, a mniej będzie pieniędzy na przykład na lekarzy, czy na inne jakieś tam instytucje publiczne. Tak, no warto też pamiętać o tym, że ten dług nie jest bezkosztowy, tak? Żyjemy w dobrych czasach pod względem kosztów zadłużania się, bo na całym świecie są niskie stopy procentowe, ale to nie jest sytuacja trwała. Myślę, że ona trwa tak długo, że wiele osób się w ogóle przyzwyczaiło, tak? No, nawet nie tylko tych, którzy w ogóle się interesują finansami publicznymi, ale na przykład tymi, którzy się prywatnie zaciągają kredyty, tak? Na mieszkanie, tego typu rzeczy. Tak. Niskie stopy procentowe nie będą rzeczą trwałą. Obawiam się, że to, co widzieliśmy w sytuacji frankowiczów, to znaczy kiedy kurs franka się zmienił i nagle było duże oburzenie, że jak to, halo, teraz potrzebują pomocy, to wyobraź sobie, ile osób w Polsce ma kredyty mieszkaniowe, kiedy stopy procentowe kiedyś w przyszłości wzrosną, to nagle oni mogą powiedzieć, no ale przez tyle lat były niskie, my nie wiedzieliśmy, że mogą wzrosnąć. Że waloryzacja nagle, skąd ta waloryzacja tych kredytów, tak? Więc może ktoś wtedy będzie grupa złotówkowiczów, którzy będą chcieli. A ty wiesz, jak to właśnie, jak wyglądają obecnie kredyty, czy to jest tak, że większość z tych kredytów tak, że będą waloryzowane kredyty, czy są też takie kredyty, które bez waloryzacji się otrzymuje? Nie znam struktury, więc nie wiem, jakie to będzie, jaka to jest duża. Ale na pewno są takie kredyty. Zjawisko będzie. No myślę, że w wielu wydarzeniach, które są zaskakujące, pojawia się wtedy ta odpowiedź, że polityku ratuj, tak? Że my nie wiedzieliśmy. No i tak jest też z tym długiem publicznym na liczniku, to znaczy teraz te koszty zadłużania nie są jakoś spektakularnie wysokie, ale kiedy zawsze się dzieje coś niepokojącego na świecie. Polska cały czas nie jest krajem takim w pełni rozwiniętym, więc jak jest ryzykowna sytuacja na świecie, to te aktywa idą do krajów bezpieczniejszych, tak? Kraje Europy Zachodniej, Szwajcaria, Wielka Brytania. I wtedy te kraje, które są ciągle na dorobku, płacą więcej za zadłużanie się, więc w dobrych czasach możemy siedzieć sobie spokojnie, ale warto pamiętać, że w złych czasach zapłacimy za to dużo więcej. To i widzisz, i zamiast w czasie dobrej koniunktury ograniczać wydatki budżetu państwa i spłacać właśnie ten dług, żeby zredukować właśnie koszta, to u nas się nawet w czasie dobrej koniunktury powiększa ten deficyt. No i tak to właśnie wygląda. 41 miliardów złotych na 500+ na każde dziecko. W przyszłym roku osiągniemy 100 miliardów kosztów programu 500+ i w takim razie pokażę wam w tym momencie teraz grafikę foru, gdzie wyliczyliście, że co można kupić sobie za 47 miliardów i najlepszą rzeczą, którą moglibyśmy sobie kupić jako kraj za te pieniądze, to jest lotniskowiec. Tak, cały lotniskowiec moglibyśmy mieć. Taki potężny z tych dobrych amerykańskich lotniskowców. ORP, bombelek.
Tak, no dyskusje o nazwie pewnie trwałyby miesiącami, ale tak, jest to jeden przykład tego, jak można byłoby inaczej wydać te pieniądze. Niekoniecznie akurat w tym przypadku lepiej, może bardziej spektakularnie. My zresztą pokazujemy, że on tam nie został umieszczony przypadkowo, to znaczy taki sprzęt militarny jest często powodem do dumy, szczególnie dla polityków rządzących. W wielu krajach są te parady wojskowe, tak, więc myślę, że takie spektakularne zakupy są modne. Pokazaliśmy oczywiście też inne wydatki, które można byłoby pokryć, także wydatki publiczne, tak, może dla wolnościowców najlepiej to byłoby te pieniądze w ogóle oszczędzić i to też jest zresztą możliwe, dzięki temu moglibyśmy nie mieć deficytu i właśnie zaprzestać się. Albo zredukować radykalnie podatek dochodowy. Tak, no to co pokazaliśmy, to na przykład duża obniżka podatków, szczególnie to, co jest z naszej perspektywy istotne. My oceniamy gospodarkę też z perspektywy takich długookresowej, tego co zrobić, żeby Polska szybciej doganiała kraje Zachodu. Jedną ważną rzeczą jest to, żeby jak najwięcej osób wciągać na rynek pracy. I to, co można byłoby zrobić za te 41 miliardów, to radykalnie podwyższyć kwotę wolną od podatku albo koszt uzyskania przychodu, jedną z tych dwóch rzeczy, być może ta druga jest lepsza, ale sprawić, że po prostu duża część tego pierwszego zarobionego dochodu nie byłaby opodatkowana. To jest o wiele lepsza polityka niż to zwalnianie młodych do 26 roku życia z PIT-u, czy obniżanie tego. Tylko sprawić, że po prostu każdy, kto wchodzi na rynek pracy, pierwsza duża część swojego zarobionych pieniędzy jest zwolniona z podatku, tak? Potem jak już coraz więcej zarabiasz, to płacisz te podatki, ale to ma nie tylko zaletę taką, że zostaje więcej w kieszeni, ale też wciąga ludzi na rynek pracy i to jest ważne, tak? Że zachęca do pracy, zniechęca też do emigracji, tak? Ludzie porównują, że w jednym kraju są niższe podatki, wyższe, tak? Kwota wolna i można więcej na rękę zarobić. To jest niezwykle ważne. No bo to wtedy możesz wyciągnąć ludzi z podstawowej biedy, z niskiego poziomu stanu życia, podwyższyć właśnie jakość tego życia. No. I z tej perspektywy my patrzymy na ten program 500+. Opublikowaliśmy też raport, który zamówiliśmy u grupy takich bardzo dobrych demografów, ekspertów od programów socjalnych, osób zupełnie spoza powiedzmy wolnościowego świata, żeby oni ocenili według literatury naukowej, tego co wiemy na podstawie doświadczeń innych krajów, jak wygląda ten program 500+. I to, co jest na przykład ważnym wnioskiem, to pokazywano tam przez pewien okres, że spadał poziom ubóstwa w Polsce. Ważna rzecz, tak, że spora liczba osób wyszła z biedy, ale to można było zrobić za 12% kosztów tego programu, tak? Mogli ten sam efekt uzyskać, tak? Więc wydaliśmy dużo więcej, a politycy chwalą się tym efektem, który można było uzyskać za 12% kosztów tego programu, żeby to samo ograniczenie poziomu ubóstwa w Polsce miało miejsce. No i my pokazujemy po prostu, że pieniądze publiczne to nie jest worek bez dna, tak? Można lepiej je wydać lub gorzej, tak? Oczywiście wolnościowiec powie, że najlepiej w ogóle nie wydać, ale jeżeli już mamy wydać, to lepiej obniżyć podatki. Oczywiście. Nawet lepiej, myślę, wprowadzać pewne polityki publiczne, które mają na celu poprawę jakości życia. No, jest głośny temat smogu. Za ułamek tej kwoty można byłoby wprowadzić różnego rodzaju działania, które nie wiem, zniechęcałyby ludzi do posiadania tych najbardziej smrodzących pieców i ten problem też znacząco ograniczyć. Ale to nie jest tak efektowne, to znaczy smogiem trujemy się przez lata, czy w ogóle złym powietrzem. Tak, wczoraj, 500+ w kopercie to jest efektowne. Tak, jest efektowne, jest medialne. Wczoraj jeszcze byłem na placu bankowym, na tym strefie relaksu i tam są takie nawiewy właśnie pokazujące, że jest świeże powietrze. Tak się walczy ze smogiem w Warszawie. Tak, nie. Za milion złotych oczywiście. Myślę, że... No tak, dobra, to właśnie są te rzeczy, które można za 500+ kupić, ale wiadomo jak medialnie i to idzie, że 500+ i inne programy socjalne, po prostu jak coś dostajesz, to lepiej... Można pieniądze publiczne wydawać efektywnie albo efektownie. Myślę, że politycy wolą to drugie, to znaczy pokazać, że my tutaj wam daliśmy wasze własne pieniądze, a nie efektywnie tak, żeby rozwiązać jakieś realne problemy, które być może władza publiczna, nie mówię, że lepiej, ale może rozwiązać, tak? Tak jest. I teraz mój drogi Marku, powiedz mi w takim razie, jakie są jeszcze inne działania forum, jak edukujecie ekonomicznie Polaków, no i jak często słyszysz, że pracujesz i robisz u Balcerowicza?
Forum Obywatelskiego Rozwoju no, ma szeroką tematykę działalności, finanse publiczne, o których długo rozmawialiśmy, ale też rynek pracy, regulacje. Dość mocno angażujemy się też w temat praworządności, nie twierdząc, że nasz wymiar sprawiedliwości był jakiś doskonały. Na naszej stronie można znaleźć analizy z 2010, 11, 12 roku, gdzie krytykowaliśmy prokuraturę, wymiar sprawiedliwości za przewlekłość, za wiele rzeczy, ale kiedy mówiliśmy reforma wymiaru sprawiedliwości, to nie mieliśmy na myśli tego, co widzimy teraz w Sejmie i w rządzie, tak? Po prostu zupełnie inna ścieżka taka przejmowania po prostu politycznej kontroli, tak? Robienia z Ministerstwa Sprawiedliwości takiego centralnego urzędu zarządzania systemem sprawiedliwości. Oczywiście ważne tematy to dla nas też tematy takiej edukacji ekonomicznej, tak? I tutaj no, jesteśmy znani na rynku edukacyjnym z komiksów ekonomicznych, które wydajemy, wysyłamy do nauczycieli, przyciągamy nauczycieli na konferencje, więc myślę, że to jest fajna też rzecz. Też mocno atakowana, bo ostatnio poseł PiS-u, bodajże z Kielc, zaatakował komiksy za szerzenie neoliberalnej ideologii i oburzył się, bo komiksy od wielu lat, również za kadencji tej Sejmu, posiadają patronat honorowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, za co bardzo dziękujemy ministerstwu. No, poseł oburzył się, że jak to MEN może ideologię neoliberalną promować. Dzięki temu też nagłaśnia komiksy, więc nie mamy tutaj panu posłowi za złe, że robi nam darmową reklamę. W kwestiach na przykład takich regulacyjnych i podatkowych ważne są dla nas te obszary, które bezpośrednio dotykają konsumentów. Na przykład sektor transportowy, była duża dyskusja o Uberze, różnego rodzaju usługach. Handel, chodzenie do sklepu, czyli zakaz handlu. Mamy specjalną zakładkę na stronie, gdzie podsumowujemy nasze różne analizy dotyczące czy to zakazu handlu, czy podatku od tych sklepów, który teraz został zatrzymany, tak. Teraz wraca. Zaraz do tego przejdziemy. Być może nas uderzy, więc te wszystkie kwestie, które uderzają nas bezpośrednio po kieszeni, ale też uderzają naszą taką wolność konsumentów, są dla nas bardzo ważne i staramy się je nagłaśniać, w jakiś sposób pokazywać, że no jest to złe działanie, można pewne rzeczy zrobić lepiej, więc jesteśmy bardzo aktywni w tej branży regulacyjnej. Mhm. No i właśnie o tego Balcerowicza mi chodzi, bo wiesz, ty sobie teraz powiesz, no bo neoliberał od Balcerowicza, to są te komentarze, często się u ciebie pojawiają, że właśnie, gdzie byłeś za Platformę i to, że jesteś właśnie z tych liberałów, którzy sprzedali kraj? Jeden komentarz, który często się pojawia względem i profesora Balcerowicza i Foru, to co robiliście za Platformy Obywatelskie, no i czemu wtedy nie krzyczeliśmy. I wtedy ja mówię ludziom, żeby weszli na naszą stronę, pogooglowali sobie, poszukali analizy z tamtych lat i znajdą bardzo wiele krytycznych analiz. Tak? Przypominam, już wspominaliśmy sprawę OFE i tego przejęcia połowy środków, które tam były zgromadzone. No, For był na pierwszej linii frontu. Tak? Tworzyliśmy różnego rodzaju koalicje, specjalne kampanie krytykujące posłów, którzy za tym głosują. Co więcej, my wtedy słyszeliśmy od osób z kręgów ówczesnych rządzących, że co wy robicie, takim działaniem doprowadzicie PiS do władzy. Tak? Nie przejmowaliśmy się tym, bo dla nas ważna jest gospodarka, wolność osobista, pewne zasady, które powinny obowiązywać w życiu publicznym i wtedy też byliśmy mocno krytyczni, więc mamy wiele dowodów na to, że wtedy robiliśmy to, co trzeba było robić i teraz też robimy. Jeżeli chodzi o samą osobę profesora Balcerowicza, no to ja też nie ukrywam, że byłem jego studentem, pisałem jego pracę magisterską i nie mam problemu z tą współpracą, bardzo sobie ją cenię. Oczywiście te częste ataki to są takie dotyczące na przykład okresu transformacji, no ale też na naszej stronie, szczególnie w tym roku, 30. rocznicy, staramy się pokazywać, że po pierwsze... Bez tego to byśmy my dalej mieli słabo, jak Ukraina. No, trzeba, że na pewne rzeczy trzeba patrzeć porównawczo, tak? Ja wiem, że pewnie są tacy wolnościowcy, którzy mówią, a można było wtedy, nie wiem, prowadzić tutaj na terenie całej Polski anarchokapitalizm i byłoby wspaniale. Tylko pamiętajmy, znaczy nie porównujmy
tego, co można było, co zrobiono, do jakiejś utopii, która może jest fajna, ale ona nie była politycznie realna. Tak? Ja zawsze przypominam, że Leszek Balcerowicz był ministrem finansów w rządzie jednak zdominowanym przez Solidarność, czyli de facto Związek Zawodowy. Także w tej drugim okresie bycia u władzy też partnerem koalicyjnym Unii Wolności było AWS, tak? Środowisko związkowe, więc bycie liberałem w świecie no, związkowców, którzy jednak mają o wiele bardziej etatystyczne podejście do gospodarki, nie jest rzeczą łatwą, więc dobrze, że chociaż z jakimś elementem udało się przebić. No jeżeli popatrzymy na porównania, no to Polska z krajów naszego regionu osiągnęła gigantyczny sukces. Tak, tak. Mówiłem o tym właśnie w ostatnim odcinku z Cezarem Grafem, o tym, że po 30 latach od komuny dużo rzeczy zostało zrobionych dobrze i dzięki temu nie mamy... Ukraina była wyżej nawet pod względem PKB i dochodu na człowieka niż Polska i to dzisiaj właśnie to my jesteśmy bogatszym narodem. Tak, no to co często się też pojawia, to ten wątek na przykład prywatyzacji i w ogóle tak zwanej likwidacji, nie wiem, przemysłu jakichś zakładów, to Marcin Zieliński z Fundacji FOR o tym też dużo pisze, pokazując po pierwsze, znaczy, o jakich my zakładach mówimy, tak? Mówimy o zupełnie totalnie nieefektywnych, wielkich jakichś molochach, które no nie mogłyby funkcjonować na wolnym rynku, konkurować, nie wiem, eksportować towarów, nikt by nie chciał tego, takich rzeczy kupować, tam nie było czego ratować, tak? Znaczy prywatyzacja była niezbędna, nie dlatego, że te firmy były kosztowne dla finansów publicznych, nieefektywne, ale też, żeby odpartej mieć gospodarkę, tak? Widzimy, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. Stawia się stołeczki. Do dzisiaj, tak? Więc gdyby nie prywatyzacja, to byśmy to, co widzimy dzisiaj, te tak zwane, nie wiem, hasło Misiewicze, tak, te różne patologie zatrudnienia swoich, byśmy widzieli w gigantycznie zwielokrotnionej skali. I tak. Są kraje, w których ta prywatyzacja poszła wolno i tych patologii było dużo więcej. Na przykład patologii w sektorze bankowym, tak, jest takie hasło, że nie, to banki to muszą być w rękach, nie wiem, narodowych, bo to takie dobro narodowe, ale tak naprawdę to narodowe oznacza państwowe, tak. I Polska w tej chwili jest krajem po tych renacjonalizacjach w sektorze bankowym, z jednym z największych udziałów państwa w sektorze bankowym, wyprzedza nas Białoruś, Rosja i Słowenia. W Słowenii w czasie kryzysu tego globalnego finansowego ten udział duży państwa w bankowości doprowadził do poważnego załamania, tak? Bo okazało się, że dawano kredyty nie tam, gdzie się opłaca te pieniądze pożyczyć, tylko tam, gdzie politycznie to było opłacane. Więc dlatego przestrzegamy przed dużym udziałem państwa w każdym obszarze gospodarki, także w bankowości. No i bronimy też tego, że ta prywatyzacja w tamtym okresie była niezbędna, to był jedyny ratunek. Tak na marginesie, ostatnio pojawił się artykuł, wywiad na stronie takiego magazynu Kultura Liberalna zatytułowany Balcerowicz, najbardziej zielony polityk, który właśnie pokazywał, że dzięki likwidacji tego bardzo nieefektywnego przemysłu tak naprawdę po 1989 roku bardzo zmniejszyliśmy emisję różnych bardzo szkodliwych substancji do atmosfery, tak? Więc to też ja aktualnie analizuję głośny taki serial Czarnobyl i piszę jego... Polecasz? Polecam i piszę jego recenzję. Okay. Piszę ją też w takim kontekście pokazującym, patrzcie, jak państwo socjalistyczne traktuje ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Tak? Znaczy to wielkie oszustwo tego, że nie mówimy ludziom, że coś się stało, ukrywamy katastrofę, ale pokazuje to też w szerszym kontekście, bo jest taki mit, że socjalizm to dba o człowieka, dba o taki zrównoważony rozwój, o naturę, przyrodę, a przecież to jest ogromny mit. Tak? Znaczy w PRL-u truło się masowo środowisko. Mój ojciec w Siemianowicach Śląskich, tak? Opowiadał, że jak wychodził na ulicę cały dzień w białej koszuli, to tu miał, wiesz, czarne tak. Kołnierze od pyłu. Ale on to wiedział, bo miał ten kołnierz, a nikt nikogo nie informował. Tak, tak? Nie było takich okazów kołnierzy. Teraz słyszymy codziennie o smogu, o różnego rodzaju. Nie można było o tym mówić. Tak? W Chinach te wielkie takie zakłady jeszcze z czasów przed, powiedzmy, takim przejściem na bardziej wolnorynkowe gospodarowanie, no to też były wielcy truciciele, Związek Radziecki. Znaczy dobrze, że te czasy odeszły, także ze względów na ochronę środowiska i mitem jest, że socjalizm jakoś specjalnie dba o środowisko, bo raczej
realny socjalizm, który praktykowaliśmy, pokazywał, że tej dbałości nie było. Więc ten wątek na przykład też jest dla forum ważny, pokazywania, że tak naprawdę w wolnorynkowej gospodarce ta ochrona środowiska dopiero po 1989 roku zaczęła być takim ważnym tematem, tak? W świecie też wolności słowa, gdzie można powiedzieć, tak, trują mi tutaj, nie wiem, lokalny strumyczek, jeziorko i co państwo na to, tak? Tak, to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że jakaś się organizacja pojawi, która będzie mówiła bardziej o wolnym rynku, bo niestety obecnie mamy zarówno partię rządzącą i opozycję, która się prześciga w obietnicach socjalnych, więc mam nadzieję, że w którymś momencie to się ludzie się ogarną i już nie będą się po prostu licytować na to, kto więcej komu da. Ja bym chciał jeszcze Ciebie zapytać właśnie o ten podatek od handlu. Zobaczyłem sobie tematy. Zakaz handlu to jest temat, którym się zajmujesz, więc opowiedz o tym zakazie handlu, jakie są efekty po 2 latach? Chyba 2 lata już, tak? Drugi rok jest radykalizowany zakaz, tak? Bo przypominam, że pierwszy... Od przyszłego roku zero. Już zero, tak. Zero niedziel. Teraz mamy tylko jedną niedzielę, w którą możemy zrobić zakupy. No, przede wszystkim to, czego nie widzimy, bo to jest trochę ukryte przez dobrą sytuację gospodarczą, to jest i wykorzystywane trochę przez zwolenników zakazu, w tym polityków partii rządzącej. Oni mówią, tak krzyczeliście, że nie wiem, sklepy pozwalniają ludzi, że pogorszą się jakieś tam wskaźniki konsumpcji, a patrzcie, nic złego się nie dzieje, tak? Tylko my wtedy, przeciwnicy tego zakazu, pokazywali, no oczywiście, że w czasach takiej dobrej koniunktury, bardzo niskiego bezrobocia, ten problem jest ukryty, niewidoczny, tak? Dopiero w złych czasach zobaczymy takie realne koszty tego zakazu. Warto przypomnieć, że część krajów odchodziła od zakazu handlu w niedzielę, kiedy tam działo się źle. Na przykład w Grecji był zakaz handlu w niedzielę. Liberalizowali go dopiero po wpadnięciu w ten najgłębszy kryzys. Tak? Więc w złych czasach zobaczymy, jakie są realne skutki gospodarcze. Na pewno wszyscy, bardzo wielu konsumentów dostrzega te skutki dla takiej codziennego funkcjonowania, tego, że trzeba planować zakupy, inaczej gospodarować swoim czasem wolnym, po to, żeby je zaplanować w tygodniu. A zauważyłeś, że te zakupy konsolidują się w takich dyskontach, że wolisz pojechać w piątek albo w sobotę do Lidla, jak sobota, to zauważyłeś, że bardziej ludzie tam do dużych takich centr handlowych wyruszają na duże zakupy na cały weekend, zamiast właśnie wyskoczyć sobie w niedzielę do osiedlowego warzywniaka i coś kupić? Na pewno to, co widzimy, to że duże sieci handlowe, one mają budżety na marketing i bardzo dobrze marketingowo wykorzystały ten zakaz. Tak? Są te słynne piosenki, reklamy, dobre promocje w piątki, soboty, żeby kupić rzeczy na zapas. Więc to z kolei obala ten mit, który też był promowany w ramach zakazu handlu w niedzielę, że to jest ustawa, żeby pomóc małym, drobnym sklepikarzom. Jest to tanie odwrót. Ostatnie dane pokazują, że likwidacja tych małych sklepów przyspieszyła, tak? One zawsze znikały i to jest proces naturalny w gospodarce wolnorynkowej, że po prostu te duże sieci efektywne wypierają ten mały, mniejszy handel, ale to jeszcze przyspieszyło, tak? Jeszcze bardziej zaskoczyło tym małym, więc w sposób taki sztuczny doprowadzamy do jeszcze większej likwidacji tych małych sklepów, bo na podstawie ustawy, która miała im pomagać. To, co myślę, że jest istotne, to, że właśnie, żeby zwracać uwagę na tą rolę konsumenta w tym wszystkim, tak? Bo on jest taką osobą zapomnianą, a na koniec dnia nawet ci sprzedawcy też stają się w innym momencie konsumentami, tak? I nie mogą w tą niedzielę pójść na zakupy. I warto też podkreślić, że to nie jest tak, że wszyscy pracownicy są zadowoleni. Oczywiście jest grupa osób, na przykład to badania pokazują, że szczególnie rodziny, nie wiem, matki wychowujące małe dzieci, one pozytywnie oceniają to, ale jest masa studentów, którzy nie mogą popracować w niedzielę, a w niedzielę mogliby popracować, żeby dorobić, żeby nie musieć w tygodniu na przykład więcej pracować, czy nie wiem, mniej korzystać z jakiegoś wsparcia rodziny. No, dobra, ważna rzecz, tak? Uczenia się, poznawania rynku pracy, którą de facto w dużej części branży politycy zakazali. Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na taką kłamliwą retorykę związaną z tym zakazem. Tak? Pojawiają się hasła, no, takie radykalne, że... Do galerii chodzą ludzie zamiast do parku. Tak. No to chodziło czy jakoś inny? Jeszcze nie. Takie, że ludzie byli zmuszani do pracy w niedzielę. Tak? Że to było zmuszanie i dlatego trzeba to zlikwidować, tak? Tylko z jednej strony się wprowadza zakaz, a z drugiej wprowadza się długą listę wyjątków od zakazu, czyli rozumiem, że
w Lidlu czy Biedronce to jest zmuszanie do pracy, ale na stacji benzynowej albo w restauracji to ten barman czy kelner czy obsługująca osoba na stacji paliw już nie jest zmuszana. Tak? No to są absurdy po prostu, takie no, wiara w to, że ten w cudzysłowie ciemny lód to kupi, tak? Pamiętamy to hasło, więc w ten sposób próbowano uzasadniać zakaz. No z tym też staraliśmy się jako forum walczyć w dyskusji publicznej. No i teraz dochodzi druga rzecz w handlu negatywna, to znaczy, że są kolejne plany powrotu do podatku od tych sklepów wielkopowierzchniowych. Tak? Myślę, że to będzie jeszcze przesunięte. Tam Komisja Europejska ma jeszcze czas na odwołanie się od decyzji Sądu Unii Europejskiej, że ten podatek nie jest niezgodny z przepisami prawa unijnego. Mam nadzieję, że się odwoła. Jakie są założenia? Tam był podatek obrotowy? On będzie tylko od tych większych sklepów. Warto zwrócić uwagę na fałsz nazwy, tak? Bo to jest nazwa, to jest tam podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, tak on funkcjonuje w wypowiedziach polityków, którzy go proponują, ale przecież to my zapłacimy ten podatek, więc nazywajmy rzeczy po imieniu, tak? Podatek od konsumentów, tak? Podatek od klientów tych sklepów. To zresztą dzieje się przy innych podatkach, tak? Słyszymy, był podatek bankowy, to że złe banki zapłacą. Jeszcze analiza ostatnio była, że ludzie są zdziwieni, jak to jest możliwe, że koszta usług bankowych wzrosły, jak to jest możliwe, że podatki się zawsze na ostatnie ogniwo rozchodzą. I tak właśnie będzie. Więc w nazwie daje się coś, co być może wroga, część osób nie wie. Wroga się, tak? Wroga się daje. Zagraniczne, złe sieci handlowe, które bankowcy nie płacą rzekomo podatków, co też jest zresztą mitem, bo jeżeli oczywiście są pewnie sieci, które w jakiś sposób optymalizują podatki, ale jeżeli ktoś spojrzy po prostu na dane największych płatników podatku CIT w Polsce, to od lat wśród prywatnych przedsiębiorstw, tam pierwsze są zazwyczaj parę spółek Skarbu Państwa, tak? Ale wśród prywatnych firm jednym z największych płatników jest właściciel Biedronki, tak? Masa podatków, no wygrywają te rankingi podatkowe i płacą podatki w Polsce. Pamiętajmy też, że przecież płacą podatki te osoby, które tam pracują, tak? Sieci handlowe są bardzo dużymi pracodawcami, tak? Kasjerzy, osoby, które obsługują te sklepy. Oni teraz w większości są zatrudnieni na umowę o pracę, płacą dużą część swojego dochodu. W przypadku tych niższych grup dochodowych to prawie 40% to są składki i podatki. Więc nie dostawcy towaru, ile zarabiają, tak. Dzięki temu, że mają swoje produkty. Oczywiście, tak, więc no my nie bronimy tych sieci, nie wiem, bo są zagraniczne, bo są, nie wiem, silnymi lobbystami, tylko tak naprawdę supermarket to jest taki wynalazek, z którego powinniśmy się bardzo cieszyć, że on istnieje, tak? Jest bardzo efektywnie dostarczane dobra nam wszystkim w niskiej cenie i w sposób taki cieszący konsumentów, tak? Więc skondensowanym w jednym miejscu mamy wszystkie produkty, które potrzebujemy kupić naraz. Dzięki temu przyspieszamy swoje życie i mamy więcej czasu na książkę, na spotkania towarzyskie. A następnym krokiem jest automatyzacja gotowania, catering i tak dalej, więc dyskonty będą walczyły z kucharzami, z jakimiś halami, gdzie się będzie gotowało jedzenie gotowe i się będzie dostarczać do mieszkańców. Pewnie tak i one mają też, no to są duże firmy, które mogą sobie pozwolić na coraz większą tą poprawę efektywności, tak, więc będą nas dalej zaskakiwać jakimiś innowacyjnymi usługami i nie warto robić z nich chłopca do bicia, to znaczy tak jak z tych banków, które też no, korzystamy wszyscy z wielu usług bankowych, które ułatwiają nam na co dzień życie, ale politycy zawsze wroga prowadzając nowy podatek, trzeba jednocześnie znaleźć wroga, żeby wymawiać ludziom, że to nie oni zapłacą ten podatek. Polecam taki mój odcinek Generator Plusów, właśnie gdzie pokazuje, że można obiecać wszystko ludziom, gdzie znajdowany jest wróg, i z którym trzeba oczywiście walczyć i trzeba to dotować problem. Więc polecam bardzo serdecznie. No i tak właśnie będzie. A podatek od tych wielkopowierzchniowych sklepów to w jakiej miał być wielkości? 0,3% obrotowego podatku? Nie pamiętam tej kwoty, która tam była, ale no jest to podatek obrotowy, więc on jest też niezwiązany z kosztami i pamiętajmy, że mówimy o branży, która jednak działa na bardzo niskich marżach, tak? Tam taki podatek będzie bolesny. I kiedy wszystkie sieci wielkopowierzchniowe będą musiały go zapłacić,
no to nie zadziała też ten argument, że przecież one konkurują ceną, więc nie będą podwyższać tego. Jeżeli wszyscy zapłacą, no to, to te podwyżki mogą się pojawić i oczywiście to też jest tak, to jest taki typowy ruch, który widzimy w wielu politykach, to znaczy rozproszone koszty i skoncentrowane korzyści, to znaczy budżet zarobi jakąś tam konkretną kwotę, no bo te obietnice z różnych piątek kolejnych rządu się same nie sfinansują, tak? Musimy za nie jako podatnicy zapłacić, a te koszty będą oczywiście rozproszone, tak? To nie jest tak, że pójdziemy i nie wiem, zapłacimy 2 zł więcej za kilogram pomidorów, czy nie wiem, 5 zł więcej za jakieś mięso, nie? Kajzereczko, 7 groszy. 3 grosze, tam 2 grosze. Mhm. Wszystko się tak rozpłynie w tych... W tym całym naszym paragonie i pewnie wiele osób tego nawet bezpośrednio nie odczuje, tak? Pomyśli, że a może inflacja, może coś innego, susza, jakieś problemy w rolnictwie, więc masę będzie można uzasadnień do tego budować, no a jednak koniec końców i w przypadku podatku od banków płacą część podatku, dużą część podatku klienci banków, tutaj zapłacą konsumenci i tak jest z większością podatków. No ostatnio jest ta nowa opłata paliwowa i też były hasła takie, że przecież że to firmy paliwowe wezmą na siebie. Nie wiem czy wiesz, ale te stacje już w ogóle na paliwie w ogóle nie zarabiają, tylko zarabiają dodatkowo na produktach, które kupujesz dodatkowo przy paliwie na stacji. I to też jest bardzo ciekawa rzecz, bo akurat to są jedni z największych beneficjentów zakazu handlu w niedzielę. Przypominam, że większość stacji w Polsce należy do państwowych koncernów i de facto państwowe supermarkety stały, które się są na niektórych stacjach paliw, tak? Bo tam można przecież kupić już takie rzeczy, jak nie wiem, pieczywo, jakieś sery. Mieszkam koło Orlena i widzę po prostu, że to się zrobił taki mały, droższy supermarket, tak? Ale droższy niż lokalna Biedronka czy Lidl, tak? I one stały się beneficjentami, bo w niedzielę mogą być otwarte, tak? I tam ci ludzie już mogą być zmuszani do pracy przez tych złych, nie wiem, właścicieli państwowej firmy, pracujcie. Tak jest. Zmuszamy was. Tak. No i tak właśnie to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Jak będziecie mieli jakieś pytania do Marka, to jest pierwszy raz, kiedy tutaj się poznaliśmy, przyszedłeś, ale mam nadzieję, że będziesz stałym gościem i wasza organizacja również będzie stałym gościem, bo zawsze warto promować wolność gospodarczą i wolność osobistą, moi drodzy. I napiszcie, co wy byście chcieli sobie kupić za 40 miliardów. Napiszcie to koniecznie w komentarzu. Sprawdzajcie strony forum i widzimy się w kolejnym odcinku. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Dzięki. Wszystko na ten temat jest powiedziane. Trzymajcie się, cześć. Cześć.